To czas podsumowań i refleksji oraz moment, w którym trzeba podjąć decyzję o dalszym kierunku rozwoju. Wydział Ekonomii i Zarządzania obchodzi jubileusz 15-lecia. To stosunkowo młody wydział, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych, przede wszystkim liczbą absolwentów. Ten wydział ukończyło ponad 12 tysięcy studentów. 15 lat, wydaje się niedużo, ale dla nas to szmat czasu. Ja zaczynałem tu swoją karierę. Najpierw byłem studentem, następnie przechodziłem kolejne funkcje, etapy zawodowe. No i dziś możemy w gronie już jako pełnoprawny wydział wspólnie świętować ten nasz skromny, ale ważny jubileusz. Historia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, tak jak historia Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozpoczęła się 1 września 2001 roku. Początkowo całkiem nowy wydział funkcjonował pod nazwą Wydział Zarządzania i od początku swojego istnienia prowadzi studia na kierunku zarządzanie. Ale jak wylicza dr Paweł Szudra, prorektor do spraw jakości kształcenia, na przestrzeni lat w ofercie wydziału pojawiły się nowe kierunki. Na początku swojego funkcjonowania wydziału, czyli w 2001 roku do 2005 funkcjonował tylko kierunek zarządzanie, studia pierwszego, drugiego stopnia. Później podążając za tym, co chce rynek też, ale też jakie są preferencje studentów, wprowadziliśmy do oferty wydziałowej kierunki takie jak bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, studia pierwszego, drugiego stopnia i ostatnio logistyka. Jubileusz 15-lecia to okazja do spotkania się absolwentów uczelni z wykładowcami oraz kolegami ze studenckiej ławy. Spotkał się prezydent miasta Janusz Kubicki, który studiował na dawnej Politechnice. Byłem pierwszym rocznikiem zarządzania marketingu tej uczelni, więc no w pewnym sensie wydział zarządzania jest kontynuacją tego, co kiedyś miało miejsce. Jestem dumny z tego, że tak rozwinął się ten wydział. Nowe kierunki, które oferuje wydział, są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bezpieczeństwo narodowe i logistyka przyciągają studentów z różnych stron Polski. Jak zaznacza senator Waldemar Sługocki, który wykłada na Wydziale Ekonomii, pracownicy naukowi i administracyjni uczelni bardzo szybko reagują na zmiany w szkolnictwie wyższym i potrafią odpowiednio dopasować ofertę kształcenia. Uniwersytet Zielonogórski się naturalnie z każdym rokiem rozwija się Wydział Ekonomii i Zarządzania. Stara się tak przygotować program kształcenia, aby odpowiadać tym trendom, które pojawiają się w Europie i na świecie. I to też jest ważne, budujące. Mamy sporo studentów, to też jest bardzo miłe, nie tylko dla nas, dla kadry naukowej, ale mam nadzieję, że także dla Lubuskiego jako całości, ponieważ kształcimy młodych, przyszłych, potencjalnych pracowników, którzy są niezwykle ważni dla rozwoju ziemi lubuskiej. Co ważne, wydział jest bardzo dobrze oceniany przez zewnętrznych obserwatorów. W uroczystym jubileuszu 15-lecia uczestniczył profesor Marek Ratajczak, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. W jego opinii wydział, mimo iż z krótkim stażem, jest już dobrze znany w kraju i co istotne, cały czas buduje swój prestiż. Potrzebujemy w Polsce takich, powiedziałbym, grupy uczelni, które będą uczelniami czołowymi, centralnymi, nieważne jak je nazwiemy. Dzisiaj się mówi o nich per coraz częściej uczelnie badawcze. Natomiast potrzebujemy również bardzo silnych uczelni, które mają przede wszystkim silne związki z lokalnym środowiskiem, potrzebami lokalnej społeczności, lokalnego biznesu. I niewątpliwie Uniwersytet Zielonogórski, a Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach tego taką właśnie rolę odgrywają i można powiedzieć, oby tak dalej. Obchody jubileuszu 15-lecia Wydziału Ekonomii i Zarządzania połączono z panelem dyskusyjnym na temat wyzwań, jakie XXI wiek stawia przed ekonomistami. W dyskusji uczestniczyli goście z kilku polskich uczelni.